Świętujemy dziś przywrócenie żołnierzy wyklętych na karty polskiej historii. Tutaj, w Radecznicy, pamiętamy szczególnie o pułkowniku Marianie Pilarskim i jego towarzyszu walk, kapitanie Stanisławie Biziorze, straconych na Zamku Lubelskim w 1952 roku. Dziś, gdy żyjemy w niepodległej ojczyźnie, nie może nas opuszczać przekonanie, że wciąż mamy obowiązek podtrzymywania pamięci o polskich bohaterach. Nie może nas także opuszczać pewność, że przed nami zadanie przywrócenia Polakom poczucia sprawiedliwości naruszonej przez zbrodniczy reżim hitlerowski i komunistyczny. Jesteśmy to winni żołnierzom polskiej wolności. Nasz rząd podjął się tego zadania. Odbudowujemy wiarę w wartość wielkich słów, jak sprawiedliwość i prawda. Dziś, wspominając męstwo, odwagę i poświęcenie pułkownika Mariana Pilarskiego i kapitana Stanisława Biziora, składamy im zobowiązanie, że będziemy toczyć walkę o lepszą Polskę. Polskę sprawiedliwą, wolną i solidarną. Chwała bohaterom, cześć żołnierzom wyklętym, z wyrazami szacunku Mateusz Morawiecki. Szanowni Państwo, w październiku zeszłego roku odprowadziliśmy na wieczną wartę z honorami należnymi bohaterom dwóch skrytobójczo zamordowanych żołnierzy antykomunistycznego. Oddajemy im cześć jako tym, którzy oddali życie za Polskę, którzy o jej wolność walczyli do końca. Restytuujemy w ten sposób porządek aksjologiczny, jasno wskazując, kto był patriotą, a kto zdrajcą, kto był katem, a kto ofiarą, o których pamięć miała w intencjach komunistycznych oprawców zniknąć wraz z tajnym pochówkiem, zostały znalezione na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie. Prawda zatem zwyciężyła. Na ten triumf musieliśmy czekać, a przede wszystkim musiały czekać rodziny naszych bohaterów długo, bo całe 66 lat. A najważniejsze, że mogliśmy w końcu Jara i Eama godnie z ceremoniałem wojskowym pochować. Zasłużyli na to całym swoim życiem, wypełnionym służbą ojczyźnie. Jak wiemy, za tę wierność w Polsce zapłacili straszliwą cenę. Po bestialskim śledztwie i upokarzającym procesie pokazowym zostali zamordowani na Zamku Lubelskim. Dziękuję braciom i ojcom Bernardynom z naszego klasztoru, na czele z ojcem Gwardianem Krystianem Olszewskim, jak również naszemu krajanowi, ojcu profesorowi Oktawianowi Jusiekowi oraz obecnym tu księżom za odprawioną mszę świętą w intencji żołnierzy niezłomnych. Dziękuję panu wojewodzie, profesorowi Przemysławowi Czarnikowi, za objęcie swoim patronatem dzisiejszych wydarzeń. Dziękuję również za to, że pomimo wielu uroczystości, jakie odbywają się dzisiaj na Lubelszczyźnie, to właśnie pan wojewoda wyróżnił w sposób szczególny naszą Radecznicę, podnosząc swoją obecnością rangę tego wydarzenia. Na ręce pana wojewody składam serdeczne podziękowania dla pana premiera Mateusza Morawieckiego za list okolicznościowy skierowany do uczestników dzisiejszych uroczystości. Dziękuję parlamentarzystom, panu posłowi Piotrowi Olszówce oraz panu posłowi Sławomirowi Zawiślakowi, prezesowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, za patronat, za obecność, jak i za zaangażowanie w podtrzymywanie pamięci o ludziach i wydarzeniach tamtych trudnych lat. Na ręce dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, pana Marcina Krzysztofika, składam podziękowania dla wszystkich pracowników Instytutu Pamięci. Dziękuję weteranom, żołnierzom niezłomnym oraz rodzinom żołnierzy wyklętych za obecność. To dzięki wam młode pokolenia mają szansę dowiedzieć się prawdy o naszej historii. Dziękuję Orkiestrze Wojskowej za oprawę, jak i przedstawicielom służb mundurowych, wojska, policji, Straży Pożarnej oraz Lasów Państwowych za uświetnienie swojej obecnością dzisiejszych uroczystości. Dziękuję policjantom oraz strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radecznicy za zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa, jak i za zabezpieczenie trasy dzisiejszego biegu. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, Stowarzyszeniu Głos Bohatera oraz członkom Stowarzyszenia z Mokrego Lipia za wszechstronną pomoc w organizacji dzisiejszego wydarzenia. Dziękuję panu Wojciechowi Kondratowi za pomysł i za zainspirowanie nas wszystkich do wspólnego działania. W sposób szczególny dziękuję uczestnikom dzisiejszego biegu, którzy w ten sposób oddają cześć naszym bohaterom.